Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Siemano, chciałbym pokazać rejestr, znaczy rejestr asystenta Google, ale nie mogę użyć go z jakiegoś powodu z rejestrem ekranu. To nagram drugim telefonem. Ok Google, gdzie jestem? Kliknij, by zamknąć asystenta. Poza miejscem, kliknij, by zamknąć asystenta. Ok Google, powiedz mi ciekawostkę. Powiedz mi ciekawostkę. Wyświetlam elementy od by zamknąć asystenta. Wyświetlam elementy od 1 do 3 z 16. Która w 1980 roku opatentowała nadajnik iluzji, pewną formę technologii 3D. Brała też udział w programie NASA Landsat, który zarejestrował pierwsze obrazy przesłane z kosmosu. Widzicie, to jest problem, bo asystent ma tak jakby konflikt z touchbackiem, który program, który czyta na telefonie i czasami mu się krzani. Ok Google, rzuć kostką. Zakończyć. Rzuć kostką. Wyświetlam elementy od 1 do 6 z 6. Spacja. Wyrzucono 1. Ok Google, rzuć monetą. Kliknij, by zamknąć asystenta. Toreszka. Ok Google, jak daleko mam do Biedronki? Kliknij, by zamknąć asystenta. Jak daleko mam do Biedronki? Lokalizacja znajduje się 850 metrów pieszo od punktu Biedronka. Ok Google, która godzina jest w Reykjaviku? Która godzina jest? Która godzina? Kliknij, by zamknąć asystenta. Wyświetlam elementy od 1 do 4 z 4. No i tak można się bawić. Ok Google, powiedz po niemiecku, ile kosztuje piwo? Powiedz po niemiecku. Wyświetlam elementy od by zamknąć asystenta. No, przetłumaczył dobrze. Ok Google. Übersetzt ok Google gut. Przestań tłumaczyć. Hör auf zu übersetzen. Hör auf zu übersetzen. Sobie opuszczę tłumacza. Ok Google. Ok Google. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnienie. Google, jeden powiadomienie. Ok Google. Jaki odgłos wydaje krowa? Kliknij, by zamknąć asystenta. Kliknij, by zamknąć asystenta. Wyświetlam elementy od 1 do 4 z 4. Ok Google. Kto wynalazł radio? Kto wynalazł? Wyświetlam elementy od 1 by zamknąć asystenta. Wyświetlam elementy od 1 do 4 z 4. No i w ten sposób możemy się bawić. Pozdrawiam, subskrybuję mój kanał. Może kiedyś coś nagram z telefonu. Hej, trzymajcie się, łapka w górę.